Na dobry początek vloga mam dla Was obiad. Jestem z niego szczególnie dumna, bo jest fotogeniczny. To jest makaron z sosem pesto domowym, z słonecznikiem, z białą fasolą, ze świeżą bazylią, szpinakiem, serem od serotoniny i konopią oraz płatkami drożdżowymi. Odrobina sosu sojowego, a makaron wybrałam dzisiaj ryżowy. Hej kochani, jest wtorek. Ja jadę do jednego z moich ulubionych miejsc, czyli do Yoga Cafe, żeby spędzić tam dzień na pracowaniu. Zjem sobie tam śniadanko, wypiję coś dobrego, wszystko Wam oczywiście pokażę. Będę montowała, pisała eseje, czytała różne rzeczy do szkoły, także zobaczymy. Mamy dzisiaj bardzo ciepło, ale jest pochmurno, taka dziwna pogoda, bo strasznie mimo wszystko razi, także widzimy się w kafejce. Kochani, kuskus, awokado, bo z cudownymi dodatkami chlebkiem, sosem i woda kokosowa. Jestem w raju. Kochani, wróciłam do domu i chciałam Wam pokazać, co zrobiłam wczoraj. O, nurkuję do lodówki. Raffaello! Otóż przyszłam wczoraj do domu i miałam ochotę po jedzeniu zrobić ciasto. Nie pokazałam Wam go, ale to jest Raffaello z banalnego przepisu. Jest to ciasto na kaszy jaglanej bez pieczenia. Zmodyfikowałam dwa przepisy, będę dzisiaj testowała i dam Wam znać, czy się nadaje. Jeżeli tak, to na pewno się podzielę. Kochani, tak wygląda moje Raffaello po rozkrojeniu. Jest ono, jak widzicie, z kaszy jaglanej, to zresztą widać. Posypałam jeszcze wiórkami kokosowymi, bo przecież nigdy nie jest za dużo. Także to są, przepraszam, płatki kokosowe. I co chciałam Wam dodać? A, że mogę Wam wrzucić przepis na bloga, obfotografuję je, jak będę miała jakiś ładniejszy kawałek, bo ten jest z brzegu, więc nie jest ładnie, nie chcę się go obcinać, też światło nie jest za dobre, bo już jest prawie wieczór, także w opisie będzie linki, żeby wrzuciłam przepis. Przyszłyśmy do Sam's of Mana. Hello! It's looking as if for us, you think? Dostałyśmy nasze bowle, poke bowle z ryżem. Tutaj mam tofu, słodkie ziemniaki, awokado, sałatę, ogórka. Słuchajcie, edamame i mnóstwo innych dodatków. Jesteśmy mega, mega głodne. I tutaj jest jeszcze wersja z jackfruitem. She doesn't know what I'm saying. Ej, patrzcie, jak to śmiesznie wygląda. Jak zapaliłam te światła, to teraz mam takie ciepłe tło. Chyba ładniej tak jest. W każdym razie byłam na lunchu w Sons of Mana, na poke bowlu z Katie i teraz Katie była u mnie dłuższą chwilę, tu się siedziałyśmy, bo musiała już lecieć, a ja zostaję, mam do przeczytania parę rzeczy do szkoły, ale zrobię sobie potem wieczór z serialem, z Suitsami i robię sobie popcorn. Ja jestem ekspertem od popcornu, moi drodzy. I jakiś pan się na mnie patrzy przez okno, ale to nic, nie patrzy. Kiedy robisz domowy popcorn i sypiesz do niego połowę swojej szuflady, uświadamiasz sobie, ile sypu jest w normalnym popcornie, żeby był tak słony i tak słodki, kochani. Dzisiaj mam z garam masalą, płatkami drożdżowymi, cukrem kokosowym, solą himalajską i papryką ostrą. Czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Mam dzisiaj moją granolę, Boże, słuchajcie, te ptaki, granolę z Mixita, tony świeżych truskawek, które właśnie kupiłam, konopie i tutaj mam mleko owsiane, do którego dorzuciłam trochę masła orzechowego, zmieszałam to i mam mleczko orzechowe, no i do tego kawka. Miłego czwartku! Hej kochani, dzisiaj jest czwartek, nie miałam porannych zajęć, także gdzieś jadam sobie leniwe śniadanie. Teraz lecę do szkoły, jest bardzo ładny dzień, dzisiaj mam luz, miałam straszny stres przez ostatnie kilka dni. Nie dzieliłam się tym, bo to związane z moimi studiami w Edynburgu, ale wrócę do Was z tym, kiedy zrobię live update za jakieś dwa miesiące? Nie, za miesiąc, może coś takiego. Także czekajcie cierpliwie. Ja tymczasem idę do szkoły, jak wrócę, to oczywiście pogotujemy trochę razem. I dzisiaj nic zupełnie takiego ekscytującego się nie dzieje, bo dopiero jutro jadę na wycieczkę, także zabieram Was ze sobą. Chyba najbardziej satysfakcjonujący widok, kiedy awokado jest idealne. Słuchajcie, właśnie wróciłam z targu. Kupiłam 3 awokado za 1 euro. Deal życia. Ja zainspirowana wczorajszym obiadem zrobiłam poke bowla. Nie wiem, czy pamiętacie, jak robiłam je w Madrycie, ale mam tutaj mnóstwo składników. Na spodzie jest ryż z kolendrą i tutaj mam białą fasolę z ostrą papryką, awokado doprawione, tofu w marynacie, sałatka z wodorostów zrobiona z nori, grzyby jakieś takie, nie pamiętam nazwy, ogórek, pomidor, słonecznik, pycha,
Wszystko doprawione sosem sojowym, syropem klonowym, sokiem z cytryny, solą jeszcze i pieprzem. Będę próbować i mówię Wam, najprostszy sposób, żeby stworzyć miskę dobroci. Improwizowana, na pewno Wam wyjdzie, brakuje mi tylko sezamu, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Kochani, zebrałam się i idę na jogę, już jest czwartek, mam jogę przy muzeum. Jest przepięknie. Kochani, wracam do domu z jogi. Zjeść Raffaello. Zrobię sobie do tego sos czekoladowy i truskawki. I mam dla Was w opisie przepis. A jutro jadę na wycieczkę. Jadę do Kotbus odwiedzić Kasię, która była u mnie, możecie ją kojarzyć z jednego z vlogów, ale więcej informacji jutro. Miałam robić bez odbioru, ale to wygląda jak prawdziwy food porn, moi drodzy. Sami zobaczcie. Kolacja mistrzów! Dajcie znać, czy ktoś z Was tak robi, ale zrobiłam sobie owsiankę z muesli. Po prostu ugotowałam muesli. Pierwszy raz Ania w Alicante mi coś takiego zrobiła i stwierdziłam, że to jest idealny sposób. Dzisiaj jest taki pochmurny dzień, więc sobie zalałam po prostu gorącą wodą, dałam masło orzechowe, cynamon, cukier kokosowy, do tego tonę truskawek, konopia, kawka i tu mam jeszcze ukrytego orzecha brazylijskiego. Kasia zrobiła dla nas przepiękny obiad, czyli makaron stir fry z warzywami, z brokułami i z marynowanym tofu. Wygląda przepięknie i na pewno smakuje cudownie. Chcecie być na moim filmie? Nie. Okej. Okay. Dzień dobry. O matka. Cześć. To jest Tosia. Właśnie nie chcę wyostrzyć na nim. A nie Boże, chyba będziesz ulubieńcem wszystkich. No to się czekaj, chodź tu do mnie, poczekaj cierpliwie, nie wolno się tak rzucać na jedzenie. No, dostaniesz śniadanko? Boże. To jest Tosia. Jeść. Czekaj, jej dam. Proszę cię bardzo. No jedz, nie stresuj się widownią. Na wegańskim kanale mam. No. Dzień dobry, moi drodzy. Odzywam się do Was w sobotę, ponieważ mam ciekawą wiadomość. Otóż moi tutaj gospodarze, Kasia i Kuba, wyobraźcie sobie, nie piją kawy. I to jest tak ciekawe dla mnie zjawisko. I tak nowe doświadczenie, że powiem Wam na początku, nie wiem, powinnam była nagrać moją reakcję, jak Kasia powiedziała, że nie ma kawy. Ja po prostu byłam przerażona do tego stopnia, że nawet mi się śniło, że mówiłam to Julce i Julka tak samo spojrzała się na mnie i tak, jak to? A Julka w ogóle sama też nie pije kawy, więc ja nie wiem, skąd to mi się wzięło. W każdym razie stwierdziłam, że nie będę panikować, nie będę kupować żadnej kawy, tylko po prostu napiję się herbaty i będę żyła tak, jak żyje właśnie Kasia i dostosuje się i nic mi nie będzie, także dam Wam znać, jak mój dzień bez kawy, bo wiecie, nie chcę być tą osobą, która mówi przy każdej okazji obu, że jak nie popije się kawy, to w ogóle nie funkcjonuje, bo zawsze się z tego śmieje, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. A kochanie, to nasze piękne śniadanie. Kasia zrobiła smoothie bowla z... Boże, z czym ty to zrobiłaś, Kasiu, w ogóle? Z borówkami. No, słyszycie. I właśnie z jogurtem sojowym. Tutaj mamy cudowną granolę, mamy jeżyny, maliny, chipsy kokosowe i ekspandowaną grykę. Raj. Kochani, zobaczcie, Kasia zrobiła mi paznokcie. Są przepiękne, tak rzadko mam pomalowane, że to jest po prostu wydarzenie. Druga ręka tak samo, tak wszystko się ładnie prezentuje jeszcze z tą cudowną kanapą. Zobaczcie, jak to jest uroczo. Idziemy sobie wzdłuż rzeki, z dala od zgiełku. Jest niezły upał. Włączyłaś czerwone? Mój małe dziecko nowe. Boże, czyś! Popatrz się do kamery, przywitaj się. Nie? Nie czujesz klimatu? Może już trochę mi ufa. To jest Tosia. I Tosia ma pół roku mniej więcej. Trochę więcej. Tak. Jest polskim kotem, który mieszka w Niemczech. Jest moim nowym. Trochę się bałam, że mnie drapnie. No już możemy się ten odmeldować, co? Boże, jaka jesteś cierpliwa. Stara. Normalnie chyba masz parcie na szkło. Zobaczcie. Normalnie... O. O, o. A, jeszcze nie. Jeszcze nie. O? Nie. No, ale jest jakaś dziwna. Niby chcesz się wyrwać, ale to jakoś nie do końca. Bardzo. Boże.
chcę jeść. Kasia jest mistrzem, bo zamarynowała warzywa w najpyszniejszej marynacie, tak jak wczorajsze tofu. Mamy tutaj miks wszystkiego. I tak słychać tę grę, więc jesteś, wiesz. Wiadomo, co się dzieje, a teraz lecimy do piekarnika. Jestem z nas bardzo dumna. Mamy tutaj kaszę bulgur, mieszankę warzyw ugrillowanych, którą wam wcześniej pokazywałam, pomidorki, guacamole, trochę sezamu i wszystko w najpyszniejszych przyprawach. Kubuś, zachowaj powagę. Wyobraźcie sobie, jakich mam kochanych przyjaciół, którzy odwieźli mnie z Cottbus do Berlina, do domu. Poszliśmy do Chai Village na kolację i teraz Kasia z Kubą pojechali do domu, także całuski dla was, jeżeli oglądacie. A ja jutro mam jeszcze niedzielę, także odezwę się do was, a teraz zrobię sobie herbatkę i obejrzę Sun Tzu. Dzień dobry, kochani. No to znajdą się osoby, które mnie rozumieją. U Kasi, tak jak mówiłam, nie było kawy i dzisiaj wstałam tak podekscytowana na tę kawę. Jest z mlekiem owsianym i po prostu to jest najcudowniejsza część poranku. No nie wiem, co to za fryzura. W każdym razie, kochani, zorientowałam się, że mam bardzo mało dla was materiału w tym tygodniu. To chyba jest za głośno. No nic. Mam dzisiaj niedzielę i powiem tak. Po pierwsze, jak pięknie śpiewają ptaki. Po drugie, poroże, o które zawsze ktoś pyta i które budzą wiele kontrowersji, one są przymocowane na stałe i nie mogę ich zdjąć. Jeżeli komuś to przeszkadza, to bardzo mi przykro, a jeżeli ktoś uważa, że to jest przejaw mojej życiowej hipokryzji, to nie jest mi przykro. Trudno, tak jak mówię, to jest tutaj na stałe i mi to nie przeszkadza, no tak wygląda świat. Jest niedziela, mam dzisiaj do napisania esej i notatki na egzamin do zrobienia. Jest przepiękny dzień, ja szykuję sobie śniadanie. Pokażę wam, bo dzisiaj gotuję amaranty. Rzadko robię jakieś gotowane śniadania, zazwyczaj robię coś mega szybkiego, więc teraz aż powiem wam, że mnie strasznie to frustruje, że muszę tyle czekać. W każdym razie w tym tygodniu, o właśnie, jest dla was oczywiście w opisie przepis na Raffaello, który ulepszyłam i teraz wydaje mi się, że powinien wyjść super, także jest na blogu, dajcie znać, jeżeli zrobicie, czy wam wyszło zdrowe i mega proste, także tak jak je lubię najbardziej. A teraz gotuję sobie amarantusa z daktylami i zjem sobie z truskawkami i mlekiem i masłem orzechowym. Obejrzę sobie jeszcze jakiś YouTube i potem zabiorę się za naukę. Myślałam, żeby wyjść z domu, ale chyba zostanę, nie byłam w domu przez dwa dni, więc trochę pobędę u siebie. Od rana, słuchajcie, tam gadałam sobie z mamą, z Julką i zmieniłam pościel, także trochę tutaj ogarnęłam weekendowo i dzisiaj dzień bez make-upu. Parę osób chwaliło moją cerę, także dziękuję wam, teraz jestem z nimi zadowolona. Nie zdałam, na całość miałam przebarwienia, ale przynajmniej no, nie wstydzę się pokazywać. Światło mam tutaj, Boże, światło mam tutaj średnie, ale do mojego amarantusa dodałam, tak jak mówiłam, daktyle do gotowania, tego woda. I teraz łyżeczka Shroom Chocolate z Cosmic Pantry, którą pokazywałam. To jest czekolada z adaptogenami, jeżeli chcecie, żebym porozmawiała na ten temat przy jakiejś okazji, na spokojnie dajcie znać. Ale super, super rzecz, polska firma. Estetycznie rzecz ujmując, to jest chyba jedno z najładniejszych śniadań, jakie w życiu zrobiłam. Tutaj mamy tę czekoladową amarantusankę, dałam też troszeczkę cynamonu, świeże truskawki, migdały i tutaj mam mieszankę mleka owsianego i masła orzechowego. No po prostu... A! Uroczo! Boże ludzie, umieram. Jest niedziela, piszę esej i już nie mam siły. stwierdziłam, że do was pomówię, bo... Uszaleję, nie ruszam się z domu. Mam do napisania esej z historii na 2000-3000 słów. Dowolny temat praktycznie mamy w historii Niemiec. Wybrałam sobie oświecenie i mówię o oświeceniu w Niemczech. Na razie napisałam 1200 słów. Jestem no już po połowie. Tak naprawdę zostało mi społeczeństwo, edukacja i podsumowanie. I po prostu mózg mi wysiada. W każdym razie chciałam powiedzieć, że wyglądam dosyć na opaloną i chyba trochę udało mi się nabrać koloru wczoraj w Cottbus, także pracuję nad moją opalenizną. Strasznie mi jest
źle, że nie mogę wyjść na dwór, bo chciałabym sobie coś porobić, jakiś Thai park, tajskie jedzenie, ale w sumie może powinnam trochę przystopować z jedzeniem na mieście. W każdym razie planuję teraz się spiąć, dokończyć ten esej, zrobić sobie pokebola i się zrelaksować, obejrzeć jakiś serial, jakiś, wiedziała. W każdym razie to. Kolejna rzecz, muszę zrobić dzisiaj notatki na hiszpański, więc chyba zrobię sobie przerwę i wieczorem będę robić hiszpański. Może się przejdę gdzieś, żeby usiąść po prostu w innym miejscu, bo mi tutaj strzeli. Ale no, jakoś się trzymam. Muszę sobie zrobić jakąś herbatę, jakąś lemoniadę, po prostu coś na pobudzenie. Bo już sobie zrobiłam mój adaptogenny tonik z Cosmic Pantry. Dwa razy nawet, nie wiem, czy to jest w ogóle legalne. Legalne, w sensie zdrowe. No, w każdym razie, kochani, trzymajcie za mnie kciuki. Piszę esej. Wtedy esej jest do oddania za 2 miesiące, ale jestem szalona. Więc jak skończę dzisiaj esej, zrobię notatki i to będzie naprawdę mega super produktywny dzień. A tymczasem się odmeldowuję, idę sobie zrobić coś do picia i dam wam znać z obiadu. Miejmy nadzieję, że esej będzie już ready. O mój Boże, chyba się schowam, słuchajcie. Jest 5:30, zaczęłam pisać, była jakaś 13:00. Boli mnie tak dupa, bolą mnie tak plecy. Po prostu mam ochotę iść na spacer, żeby to rozruszać, bo po prostu to było straszne, ale napisałam cały esej, 2200 słów, jeszcze będę go czytać, poprawiać, ale mam go za 2 miesiące, więc jeszcze będę miała na to czas, ale jestem z siebie mega dumna. Robię obiad i może się zmuszę do zrobienia jeszcze dalszej nauki. Zobaczymy. W każdym razie chciałam się z wami pożegnać, zanim wam pokażę jedzenie. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Było dużo jedzenia, gotowania, byłam z Kasią. Nie jest on jakiś super długi, ale jeszcze raz wam serdecznie dziękuję. Także buziaczki. Kiedy gotujesz ryż na 2 dni, a wiesz, że zjesz go całego od razu. Powiem wam tak. Miała być fotogeniczna miska, ale będzie taka, ponieważ jest większa. I nie chcę się męczyć. Słuchajcie, robię pokebola. Szczerze, jestem tak zaspana, że nawet nie wiem, w ogóle zobaczcie moje paznokcie, które Kasia mi zrobiła. W każdym razie po prostu chyba przerzucę cały mój ryż tutaj, bo tak jak mówię, nie będziemy się oszukiwać. I tak wiadomo, że wie. Ej, tego ryżu jest kopa. No cóż. Trochę jestem gapa, bo teraz chciałam wam wszystko pokazać, a jeszcze nie zrobiłam sosu, więc wrócę za chwilkę. Dobra, kochani, wróciłam, mam tutaj ryż, dodałam tego sos, a sos polega na tym, że to jest moja woda z gotowania, to jest w ogóle śmieszne, to jest woda z gotowania grzybów i do tego, to są grzyby takie azjatyckie, zaraz wam pokażę zresztą i zobacz, jak się nazywają. Sos sojowy, syrop klonowy i trochę octu jabłkowego i dodałam tego sosu tutaj do ryżu, żeby on był mniej suchy i do tego wkroiłam świeżą pietruszkę, może to nie jest jakieś super azjatyckie, japońskie, ale ja po prostu bardzo lubię pietruszkę i nie zaszkodzi. Pietruszka wygląda biednie, bo jest po prostu cała sucha. Dobra, i teraz po prostu układamy bowla. Po pierwsze mam tutaj świeżego ogórka. Ja przygotowałam to jedzonko na 2 dni, no, oprócz ryżu, jak wiadomo, więc postaram się mniej więcej połowę tutaj wrzucić, tylko oczywiście wszystko układam ładnie, bo to ma być poke bowl, w związku z tym muszą być jakby różne rzeczy tutaj rozłożone. Następnie właśnie mam owe grzybki i poczekajcie, sprawdzę wam tutaj, co to są za grzyby. Okej, grzyby moon. Powinnam się tego była domyśleć, bo to są przecież znane. W każdym razie przerzucam je sobie też tutaj. Dosyć sporo ich jest, bym powiedziała. No więc fajnie, bo też mi starczy na jutro. Mam dużo tofu i nie wiem, słuchajcie, jak myślicie? Czy wrzucić całe tofu, czy też wrzucić pół tofu? No bo ja kocham tofu, ale... A, bo ja jeszcze mam tą fasolkę. To w sumie nawet nie wiem. Zobaczmy. Zobaczę, ile to będzie pół mniej więcej. Tofu prawie zawsze marynuję tak samo. Tu mam, i to jest ten sam, co się tutaj, czyli sos... Ups, mama dzwoni.
Zobaczcie, kochani, zadzwoniła moja mama, więc trochę gadając dołożyłam, bo jestem już tak głodna. W każdym razie mam tutaj fasolkę białą, którą polałam sosikiem, dodałam też trochę pieprzu, ale właśnie głównie zalałam ją sosem. Nie wiem, co ja tam jeszcze dodałam, odkąd was nie było. Wybaczcie tutaj moją nagość, ale mam krótką bluzkę. W każdym razie, co mi jeszcze tutaj zostało? Awokado. Mówiłam wam, że zrobiłam deal życia. Awokado za 1 euro. 3 awokado. Boże, zobaczcie. Najpiękniejsze awokado, jakie w życiu widziałam. I sobie strzelę taką, tą większą część. Chciałam powiedzieć większą połówkę, ale nie powiem, bo tak jest niepoprawnie. W każdym razie awokado to jest moja ulubiona część bowla, zdecydowanie. Ostatnio wrzuciłam w sumie całe to awokado, ale muszę mieć też na jutro, bo to drugie nie jest wystarczająco dojrzałe. W każdym razie, o, sobie tak tutaj przerzucam. Poruszam je troszeczkę. I wiecie, ostatnio myślałam o tym, co będzie, jak się okaże, że rośliny mają uczucia. A jak się okaże, że awokado ma uczucia, jest tak, awokado jest tak wspaniałe, że nie dziwiłabym się, jakby miało uczucia. Jak coś totalnie zgrywam, proszę nie cytować mnie, ani się ze mnie nie śmiać w komentarzach, ani nic. O! No dobrze, jak zrobić idealne awokado? Potrzebne nam będzie sól himalajska. Dosyć dużo, bo sól jest tutaj niezbędna. Trochę soli też na pozostałe rzeczy. I co jeszcze? Trochę pieprzu. Mam ten pieprz w słoiku, dlatego że, słuchajcie, wysypał mi się go. Po prostu przysypałam do słoika, tak było wygodniej. I trochę soku z cytryny. Ale coś się jeszcze da z niej wycisnąć. Da się, cudownie. I kemas. Coś, co nie pasuje, bo wyobraźcie sobie, że nie mam sezamu, więc sobie strzelę odrobinę słonecznika, może na tę fasolkę, bo ta fasolka jest chyba najbardziej bez smaku ze wszystkiego. Więc sobie strzelę słonecznika. I na sam koniec sałatka z wodorostów i też sobie strzelę całą, którą wczoraj zrobiłam. Słuchajcie, zrobiłam ją z nori. Dodałam sos sojowy, syrop klonowy i sok cytryny do nori. Generalnie tutaj przepis na wszystkie marynaty to jest to samo. I posiekałam nori nożyczkami, je po prostu podziabałam na cienkie plasterki. I wyszła mi normalnie prawie że autentyczna sałatka z wodorostów. Tutaj jeszcze poleję sobie trochę sosikiem, bo tak mi to trochę się wysuszyło przez noc, bo robiłam prep wcześniej. I na koniec sobie walnę tutaj konopię. Mówię, nie mam sezamu, więc sobie strzelę konopię. I moi mini do tego pałeczki. Bang! I mamy pokebowla. Dużo z was pytało, jak robię domowego pokebowla. Oto przepis. No dobra, to już ostatnie ujęcie musiałam, bo jest po prostu przepiękny.